siedmioma oceanami, ze siedmioma górami, ze siedmioma rzekami, czyli tam, gdzie drogi mają dziury w jezdni, a światło na ulicach gaszone jest o pierwszej w nocy, mieszka sobie mała dziewczynka, zwana przez koleżanki czerwonym kapturkiem. Tak, tak, dobrze się domyślacie. I przezwisko wzięło się stąd, że najbardziej lubię chodzić w bluzce z czerwonym kapturkiem. Ach, co ja będę wam opowiadała? Zaraz zobaczycie, co ją z tego powodu spotkało. Czerwony kapturku, wracaj do domu. Mam dać ważną sprawę. Już biegnę, mamo. Co się stało? Tata dostał właśnie SMS-a od babci. Rozchorowała się, nie może wyjść do Kauflandu po zakupy, a lodówkę ma pustą. Musisz jej zanieść obiad. Chętnie pobiegnę do babci i zaniosę jej jedzenie. Tylko idąc przez park, uważaj na siebie i nie rozmawiaj z nieznajomymi. Strażnik miejski mówił mi, że po parku włóczy się ostatni głodny wilk. Zwierzęta przed nim uciekają, ale ty nie jesteś taka szybka i musisz uważać. I iść tylko główną ścieżką, która zawsze jest patrolowana przez straż miejską. Oj, tatusiu, ja nie jestem już taka mała. Spokojnie, dam sobie radę z tym wilkiem. Słuchaj, taty, on wie, co mówi. Masz tu koszyk z jedzeniem, zanieś go babci i wracaj szybko, bo musisz jeszcze lekcję odrobić. Nie martw się, mamo. Całą drogę będę biegła i wrócę szybko. O, jakie piękne kwiatki. Muszę je pozbierać. Dechota, dokąd idziesz, moja ślicznotko? Taka sama, w wielkim parku? Nie są kobiety dla babci. A trafisz ty do niej bez nawigacji satelitarnej? A co w tym trudnego? Babcia mieszka po drugiej stronie parku, tuż obok Kauflandu. Tam tylko jeden dom stoi. A czy babcia mieszka sama? O tak, sama. A do dodatek rozchorowała się i ruszać się nie może. Do zobaczenia, dziewczynko. Ja biegnę, bo obiad mi stygnie. Najpierw zjem babkę, a potem poczekam na wnuczkę. Uff, całe szczęście, że to był miły wilk. Kto tam? To ja, czerwony kapturek. Jesteś chora, więc mam przysyłać obiad. Wejdź, drzwi są otwarte. Babka trochę żelasta była, ale w sumie smaczna. Puk, puk! Babciu, to ja, czerwony kapturek. Chodź, drzwi są otwarte. Babciu, jakie ty masz wielkie uszy. To przez tą chorobę. Babciu, jaki ty masz wielki brzuch. To z głodu, wnuczka. Dawno nic nie jadła. Babciu, jakie ty masz wielkie oczy. To po to, żeby cię lepiej widzieć. Chodź się przywitać ze mną. Boże, babciu, jakie ty masz wielkie zęby. A po to, żeby cię zjeść. Co to za chrapanie w domu babci? To wilk tym razem już mu nie ucieknie. Dostanie mandat za wszystkie jego występki. Och, jak to dobrze, że mamy straż miejską. W samą porę pani przybyła. Och.
Och, co za okropność. Jeszcze chwila i byłoby po nas. A to wszystko przez to, że nie słuchałam rad mamy, taty i pana od informatyki.